Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia mojej partii granej niecałe 19 lat temu w internecie przy pomocy poczty elektronicznej w systemie Eclipse. Moim przeciwnikiem był Douglas Petrich. Samo imię Douglas brzmiało groźnie, więc z wielkim strachem przesunąłem pionka hetmańskiego o dwa pole. O skoczek F6. Nieostrożnie zagrałem C5 i wiedziałem, że po E5 będzie mnie gnębił. Będzie mnie gnębił. Gambicie budapeszteński. No, piona trzeba wziąć. Od wzięcia piona jeszcze nikt nie umarł. Skoczek F3, bronię piona, piona trzeba bronić. Goniec C5 wyraźnie chce mi zrobić kuku. Kuku. Zasłaniam. Skoczek C6, jakbyśmy nie patrzyli, znowu chce mi zabrać piona. Normalnie postawiłbym gońca na F4, ale jakby zaczął od skoczek C6, jak zaczął od goniec C5, nie mogę. Wziął piona. Prawda wygląda tak, że te figury czarnych wiszą. Więc roszadka. Roszadka. Koniś C3. Piona oddałem. W bijatykę się nie wdałem. Mam problem z prowadzeniem gońca. Chyba go postawię na dłużej przekątnej. D6. Beczy. Goniec. F5. Goniec B2, no i mam 6 do 4, czyli mam nawet ciut więcej niż powinienem mieć. Trochę lepszą strukturę, bo tutaj ten pion jest, nie może iść do przodu, bo powstanie słaby pion C. Wieża E8. Wieża E8, no to koniś do centrum. Może zbije, to mi się poprawi struktura, ale przeciwnik jest czujny. No to drugi koniś do centrum, bo figury powinny zajmować silne punkty. Ten skoczek zajął przyczółek wsparty hetmanem na otwartej linii pole bronione przez piona. Przyczółek, placówka, forpoczta, straż przednia. Proszę, ile pięknych określeń można na cudowną pozycję skoczka. A przeciwnik go wyważa. To B4, mała kombinacyjka. Teraz na goniec B6. Zaorałbym parę gońców, a z parą gońców to ja gram szczególnie silnie, to już bym tutaj te dwa gońce strzelały. Dlatego po goniec B4. Przeciwnik wziął na B4. Gdzie on to wziął? Nie, przepraszam, odszedł na D4. Odszedł na D4, no to co? Parę gońców mam. Skoczek na D5, CD5. Nastąpiła transformacja pozycji, gdzie powstał słaby pion. Bardzo ważny jest pion ten, ponieważ pion ten trzyma tego piona. On nie może iść do przodu, bo on go zbije, powstanie słaby pion C6. Hetman H4. A przeciwnik zagra skoczek G4 i postawi mata. Udałem, że nie widzę i czekam na skoczek G4. A chyba przeciwnik w tym momencie zauważył, że po skoczek G4 po prostu tego skoczka bym zbił i zagrał C6. I to jest, co mówię. Proszę. Wieża nacisnęła na punkt. Czarne nie wytrzymały napięcia i zrobiły nową słabość. DC6. Skoczek C6. Proszę bardzo. Bić B5 czy odejść gońca? Myślimy 10 sekund. Taka mała zagadka strategiczna. Zagadka mała, strategiczna, lekka i przyjemna. Goniec odchodzi technicznie względem konia. Technicznie, że go ogranicza. Ogranicza go. Odbiera mu tu 4 pola. Wieża AD8. Ale, co to jest? Co to jest? To jest taki cieniaski pionek. Izolowany, kiepski pionek. Bierzemy go.
Hetmanem go bierzemy i za piona gotowi jesteśmy cierpić. Goniec e6, hetman g3. Przepraszam bardzo, mamy pionka więcej, mamy parę gońców. f6, pion idzie na czarne pole, ogranicza gońca bardzo rozsądnie. Nasz idzie na a3, ucieka spod tego. Goniec na b3. b5, wyganiamy konika. Konik nie ma punktu w centrum, bo z e5 wygonimy przez f4. Goniec d4, wieża, proszę, proszę, chcę sobie tu wpaść na linię siódmą. I na tej linii siódmej, jak zaszaleje, to wykosi wszystko równo z trawą. Wykosi wszystko równo z trawą. B6. To wpada. Skoczek G6. Wieża B1. Goniec F7. Goniec G4. To jest sposób walki o linię C. Teraz czarna wieża nie może stanąć na C8. Nie może przeciwdziałać białej wieży. Wieża z tej strony. Wieża EC1 i z powodu pełnej dominacji czarne poddały się. Grozi bicie wieży i wpadnięcie wieżą na siódemkę. Grozi marsz pionka do A5, z następnym goniec bije A7. Czarne poddały się. Może trochę przedwcześnie ktoś powie, ale pionka nie ma. Kąt gry nie ma, skoczek nie ma specjalnie ruchu. Król nie bardzo może podejść. Naprawdę marsz pionka A i wisi pion B6, a po biciu goniec bije na A7 i pion B dochodzi do hetmana. Mój dzielny przeciwnik uznał się za pokonanego. Dziękuję wszystkim za uwagę.